Dzień dobry Państwu. Od wielu lat jesteście karmieni przez telewizję tematami fikcyjnymi, inaczej tematami zastępczymi. Na przykład temat homoseksualizmu, później małżeństw homoseksualnych, związków partnerskich. Potem jest cała gama różnego rodzaju afer, które kończą się tym, że nikt nie jest postawiony w stan oskarżenia, nikt nie trafia do więzienia i w ogóle sprawa jest niewyjaśniona, chociaż sprawy dotyczą ogromnych kwot pieniędzy. Na przykład afera hazardowa. Przypomnę, chodziło o zwolnienia od podatków maszyn grających, na przykład jednorękich bandytów. Afera gazowa, gdzie Pawlak podpisał niekorzystną umowę na zakup gazu z Rosji na 35 lat. Afera stadionowa, gdzie przez wiele miesięcy pastwiono się nad młodzieżą, nad kibicami, którzy chodzili na mecze, na stadiony i twierdzono, że kibice to są bandyci, chuligani, że stadiony muszą być zamknięte, że muszą być specjalne przepustki. Afera stoczniowa, zlikwidowano te stocznie, puszczono w skarpetkach tysiące ludzi, którzy pracowali na rzecz stoczni, czyli dostarczali silniki, blachy z centrum kraju. Nie ma winnych, nie ma rozwiązania sprawy i telewizja nie koncentruje się, jak to się właściwie zakończyło. Cisza. Afera autostradowa, gdzie wybudowano tylko kilka kilometrów i budowa autostrad zakończyła się, drodzy Państwo, na tym, a pieniądze znikły. Sprawa Barbary Blidy, która sobie strzeliła w głowę podczas przeszukania jej mieszkania przez policję i okazało się, że winny to jest minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który wysłał do niej CBA. Przez 3 lata tą sprawę telewizja non-stop omawiała, chociaż to była bardzo prosta sprawa. Afera taśmowa, czyli podsłuchy w restauracji Sowa i Przyjaciele w Warszawie. Czym się to skończyło? Ani jeden zarzut do prokuratury i wszyscy oczywiście są niewinni. Afera Amber Gold. Ta afera z fałszywym bankiem jest jedną z najważniejszych afer w Polsce, dlatego że ona dotyka zwykłych ludzi, którzy mogą być wpuszczeni w maliny, myśląc, że składają pieniądze do prawdziwego banku. Poza tym ludzie ze służb specjalnych w ten sposób zarabiają pieniądze. Afera Amber Gold to na Podlasiu jest afera firmy Polbud, która zatrudniała podwykonawców do budowy przejść granicznych, do budowy komisariatów, czyli wszystkich budynków, które są budowane za pieniądze budżetowe w drodze przetargów i ci podwykonawcy nie dostawali wynagrodzenia za to, że budowali te budynki. W jaki sposób je budowali, ktoś zapyta, skoro nie dostawali wynagrodzenia? Otóż na samym początku firma daje pieniądze, a potem przestaje płacić i podwykonawca jeszcze pewne działania na budowie wykonuje za swoje własne środki i zbiera faktury, które później przedstawia dla tej firmy, która wygrała przetarg, w tym przypadku Polbudu, i nie dostaje za to pieniędzy. I później takiego podwykonawcę się wyrzuca, bierze się następnego i on znowu za swoje pieniądze buduje. Czyli ta firma wydmuszka, oszust, zarabia na tym, że dostała pieniądze budżetowe w drodze przetargu i zarabia na podwykonawcach, którzy za swoje pieniądze budują. Wiek emerytalny, drodzy Państwo, to też jest pewnego rodzaju temat zastępczy, dlatego że ten temat nie był w telewizji właściwie omówiony. Tutaj chodzi o to, żeby później wypłacać Wam pieniądze, które składacie do ZUS-u. I te wszystkie tematy fikcyjne, tematy zastępcze są robione po to, żeby oczywiście odwrócić Waszą uwagę, żebyście mieli się czym zajmować, a płacili podatki,
bo zanim dostaniecie te 1850 zł po nowym roku 2016, minimalna płaca to jest 1850 zł, to na rękę dostajecie 1355. Gdzie znika 495 zł? No to jest właśnie forma podatku. 21% znika. Potem w sklepie znika VAT, 23%, to już jest prawie 50% waszego wynagrodzenia. I podatek dochodowy, czyli zbliżamy się do 70%. Czyli tak naprawdę ci, którzy pracują, czyli wy, którzy pracujecie u kogoś i wypracowujecie te PKB, zarabiacie tylko tyle dzięki podatkom, żeby wam starczyło na jedzenie i na ubranie się. I to jest właśnie temat numer jeden, który jest przez telewizję przykrywany tymi wszystkimi tematami zastępczymi, fikcyjnymi i aferami, które nie są do końca wyjaśniane i są przedstawiane w ten sposób, żebyście nie wiedzieli tak naprawdę, o czym chodzi, o co chodzi w tych aferach, w tych tematach. Tak samo postąpiono na przykład, drodzy Państwo, z otwartymi funduszami emerytalnymi, które pieniądze, które, w których były, po prostu znikły, zostały przekazane do ZUS-u. A nie powiedziano otwarcie, i nikt tego nie powiedział otwarcie, że za obsługę tych funduszy emerytalnych osoby, które obsługiwały te fundusze, miały 7% prowizję. Potem tą prowizję zmniejszono do 3%, ale ta prowizja była z tych pieniędzy, które wy składacie i była pobierana przez osoby protegowane wcześniej z rządu. Między innymi w Radzie OFE zasiadał profesor Leszek Balcerowicz, czyli wszystkie osoby, które temu panu podają rękę dla biznesmena, który zrobił bardzo lekką ręką, drodzy Państwo, pieniądze. I tych pieniędzy jako składek będzie brakować później na wypłatach przyszłych emerytur. A inną bardzo ciekawą rzeczą jest fakt, jak otwarte fundusze emerytalne funkcjonowały, czyli wykupywały obligacje państwowe. I później rząd z naszych podatków musiał te obligacje z powrotem wykupić od otwartych funduszów emerytalnych. Czyli ten cały system zarabiania na emerytury nie miał po prostu sensu, skoro i tak wszystko kręciło się, drodzy Państwo, wokół tych samych pieniędzy, czyli pieniędzy obywateli, a później pieniędzy z podatków, czyli tych pieniędzy, które są obywatelom siłą, przymusem zabierane przez urzędy skarbowe. Ja przypominam, że niepłacenie podatków jest bardziej ścigane przez prawo niż przestępstwa kryminalne. Urząd Skarbowy ma większe uprawnienia niż policja. Jest nawet policja skarbowa. Mają prawo podsłuchiwać, dokonywać przeszukań, oczywiście konta w banku przeglądać, czyli wszystko, co dotyczy waszych finansów. I te sprawy są załatwiane szybciej niż, drodzy Państwo, sprawy kryminalne. Dlatego urzędy skarbowe mają większe uprawnienia niż policja i prokuratury i sądy. Ale wracając do mediów. Teraz, kiedy w wyniku wygranych wyborów jesienią w 2015 roku PiS objął władzę, doszło w całym kraju do demonstracji KODU, czyli Komitetu Obrony Demokracji. Hasłem była obrona demokracji, ale większość ludzi, aktywistów tego KODU, to są dziennikarze. Czyli ludzie, którzy pracowali na przykład w regionalnej telewizji, w regionalnych radiach, czy regionalnych radiach na przykład w Białymstoku, w Olsztynie, w Krakowie, regionalnych telewizjach i oczywiście
tych mediach publicznych w Warszawie. To właśnie dziennikarze, ci byli przeszkoleni w zajmowaniu czasu opinii publicznej tematami fikcyjnymi. Właśnie po to byli przeszkoleni, drodzy Państwo, żebyście nie wiedzieli, jak trudna, jak ciężka jest sytuacja gospodarcza naszego kraju. Po to, żeby właśnie tematami fikcyjnymi zajmować czas i fałszować rzeczywistość. I nawet te demonstracje tego kodu też odbywały się pod tematem fikcyjnym, pod tematem zastępczym obrona demokracji, bo tak naprawdę chodziło o to, że wchodzi nowa ekipa biurokratyczna, czyli PiS, i będzie zwalniał dziennikarzy z pracy. Zarówno rolnicy, jak i górnicy, robiąc swoje demonstracje, nie robią tych demonstracji pod hasłem obrony demokracji, tylko żeby nie zamykać kopalń, albo żeby były dotacje na rolnictwo, żeby był zwrot za zniszczenia spowodowane przez dziki. Natomiast spece od fałszowania rzeczywistości, czyli dziennikarze, nauczyli się dobrze swojego fachu do tego stopnia, że nawet swoje własne demonstracje, żeby ich nie wyrzucono z pracy, też robią pod tematem zastępczym, pod tematem obrony demokracji. I nie od dzisiaj mamy, drodzy Państwo, fałszowanie rzeczywistości. Nie od dzisiaj mamy tematy zastępcze, tematy fikcyjne, ale Wy, jako młode pokolenie, które wchodzi w życie, powinno się właśnie uczyć życia. Bo pokolenie jest, jakby to powiedzieć, w przelocie. Ludzie starsi już się czegoś nauczyli, to wiedzą, a młodzi wchodzą w życie, nie wiedzą i trzeba ich nauczyć. Właśnie dlatego robimy te filmy informujące o zasadach pracy mediów, żebyście jako nowe pokolenie nie popełniali błędów starego pokolenia, żebyście już na samym starcie wiedzieli, o co chodzi, i nie uczyli się na swoich błędach. Bo to, ile zarabiacie, ile płacicie podatków, te dwie rzeczy tak naprawdę decydują o poziomie życia i o tym, ile jesteście w stanie mieć oszczędności. A żebyście nie wyszli na ulicę z kamieniami, nie rozwalili tego systemu, to po to media lansują te tematy fikcyjne, zastępcze. Ja kiedyś rozmawiałem z żołnierzem z wojsk powietrzno-desantowych, który jeszcze był szkolony według starego systemu, który był u nas w PRL-u, i on dla mnie powiedział w ten sposób, że kiedy się organizuje zamach stanu, czyli przejęcie władzy siłą, to pierwszym celem, który powinien być przez zamachowców przejęty, to jest telewizja, prasa, radio, czyli media. Natomiast potem dopiero można zajmować się wyłapywaniem poszczególnych polityków i przejmowaniem urzędów. Czyli, drodzy Państwo, jeżeli w ten sposób szkoleni są żołnierze służb specjalnych, to znaczy, że media mają ogromną siłę. I to można w bardzo prosty sposób na przykładzie historii wyborów parlamentarnych w Polsce stwierdzić. Gdyby w 1995 roku zamiast Aleksandra Kwaśniewskiego w studiu wystąpiła inna osoba przeciwko Lechowi Wałęsie, to współczesna historia Polski potoczyłaby się inaczej. Natomiast wtedy władzę nad telewizją publiczną miał Sojusz Lewicy Demokratycznej i miał władzę nad Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, która wydaje koncesje na radio i telewizję. I teraz też widzimy po przejęciu władzy przez PiS walkę o media. Dlatego, że media fałszują rzeczywistość poprzez tematy zastępcze. I żeby nie zaszczuto PiS-u przez telewizję i przez media, dlatego rozpoczął czystkę w telewizji i zwalnianie
dziennikarzy, którzy przez wiele lat zajmowali się tylko i wyłącznie mszczucie prawdziwej i urojonej opozycji. I po wygranych wyborach jesienią w 2015 roku już Marsz Niepodległości w Warszawie przeszedł bez prowokacji policyjnych i bez szczucia w telewizji. Kto oglądał Marsz Niepodległości przez wiele lat, komentowany w telewizji, to doskonale zdawał sobie sprawę, widząc, jak wygląda, drodzy Państwo, manipulacja w telewizji. Tylko jeden punkt widzenia, tylko szczucie, a druga strona, która chce w inny sposób przedstawić rzeczywistość, albo nie jest pokazywana, albo jest po prostu marginalizowana w ten sposób, że przeciwko jednemu dyskutantowi stawia się trzech, czterech dyskutantów. I drodzy Państwo, obojętnie jaką telewizję oglądacie, chciałbym, żebyście zdawali sobie sprawę z tego, że media mają taką możliwość fałszowania rzeczywistości, robią to i żebyście byli na to czujni, żebyście byli czujni na tematy fikcyjne, które nie mają wpływu na wasze życie, a mają tylko na celu zabieranie wam czasu i uspokajanie was, żebyście nie wyszli z kamieniami na ulicę przeciwko tym złodziejom, którzy za pomocą systemu podatkowego, czyli tego 21% kosztów pracy, VAT-u, przypominam to jeszcze raz, i podatku dochodowego, czyli razem około 70%, z tej wypłaty nikłej 1850 zł brutto, rabują wasze pieniądze. To właśnie system podatkowy w Polsce decyduje o tym, że wasze pensje nie wystarczają na godne życie. Dopóki nie będzie obniżenia w Polsce podatków, nie ma mowy o tym, żebyście żyli godnie z własnej pracy. Ja przypominam jeszcze, że przed II wojną światową mężczyzna, który pracował, mógł utrzymać żonę i rodzinę, dlatego że podatki były niskie. Podatki dopiero po II wojnie światowej zaczynają wzrastać do tego stopnia, że mężczyzna nie jest w stanie utrzymać rodziny. Wcześniej podatki nie mogły przekroczyć tak zwanej dziesięciny, czyli 10%. Nigdy system podatkowy w historii ludzkości nie był tak opresyjny, jak w obecnej chwili. I to jest możliwe dzięki podatkom pośrednim. I drodzy Państwo, pamiętajcie, i właśnie telewizja zabezpiecza system przed tym, żebyście nie wyszli na ulicę z kamieniami, z butelkami z benzyną, z koktajlami Mołotowa, a nawet z bronią, żeby to rozwalić w drobny mak.